Doceniam. Zaczniemy może od takiego małego apelu. Dzięki artykułowi, który ukazał się w bodajże w sobotnim czy w niedzielnym wydaniu Radia M, konsultowaliśmy to dzisiaj z Państwową Komisją Wyborczą na okoliczność płacenia za ewentualne pozyskiwanie podpisów. Do tej pory Kielecki Komitet Referendalny nigdy nie płacił za zbieranie podpisów, za podpisy, za inne tego typu rzeczy. Natomiast po dzisiejszej opinii swojej Komisji Wyborczej jak najbardziej będziemy to czynić, ponieważ o co się okazuje? Okazuje się, że po prostu osoby mylą dwa przepisy. Przepisy dotyczące wyborów oraz przepisy dotyczące referendum. O ile rzeczywiście w wyborach parlamentarnych, w wyborach prezydenckich, w wyborach samorządowych nie można płacić za zbieranie podpisów, o tyle przy zbieraniu podpisów przy wniosku o referendum jest to absolutnie legalne, czego przykład mieliśmy w Warszawie na przykład, gdzie organizatorzy wynajmowali na przykład agencję Hostess, które to hostessy legalnie zbierały po mieście podpisy, w związku z czym od dzisiaj zapraszamy wszystkich Kielczan, chcących pomóc nam odwołać pana prezydenta lub po prostu chcących sobie zarobić jakieś środki finansowe do kontaktu z Kielskim Biurem Referendalnym. Zatrudnimy te osoby jak najbardziej legalne, w sposób, w który podpisywaliśmy inne umowy do współpracy z nami. Informujemy również, że od ostatniego tygodnia, ponieważ w trakcie zbierania podpisów, których zbieraliśmy już w tej chwili ponad 10 tysięcy, 10 tysięcy było w ubiegłym tygodniu, na początku, okazało się, że do wielu osób nie dotarła informacja o referendum, więc oprócz osób, które od dzisiaj będziemy legalnie zatrudniać do zbierania podpisów, rozpoczęliśmy rekrutację osób, które zajmowały się promocją idei referendum. I te osoby jak najbardziej, im więcej osób przekonały, tym więcej oferowaliśmy im do zapłaty. To miało być weryfikowane w każdy piątek. Tutaj to był pierwszy tydzień, więc w zasadzie tych osób było bodajże 6 czy 7 jak do tej pory. To są dwie rzeczy. Teraz tak, informujemy, że składamy zawiadomienie do prokuratury na Radio M za podanie nieprawdziwych danych, za podanie kłamliwych informacji. Po pierwsze, nigdy nie płaciliśmy. Proszę sobie wyobrazić, czy Radio M, gdybyśmy kiedykolwiek, skoro zrobili taką aferę z tego, że z jakiejś rozmowy telefonicznej, gdyby mieli jakąś osobę, której kiedykolwiek zapłaciliśmy za zbieranie podpisów, czy by je nie przeprowadzili. Ja przypomnę kazus z początku referendum, kiedy oskarżono nas, że korzystamy z... Złożono dwa doniesienia do prokuratury. Złożyliśmy wyjaśnienia, przekazaliśmy dokumenty od PKW właśnie potwierdzające, że postępowaliśmy zgodnie z prawem. Absolutnie. Nawet się nie zająknęli wnioskodawcy, nawet się nie zająknęli o tym, że sprawa została umorzona, że podawali nieprawdziwe, kłamliwe informacje. W związku z tym tutaj nie zostawimy tego w ten sposób, ponieważ nas oskarżono niesłusznie. Składamy wniosek do prokuratury na Radio M, że podało nieprawdę. Chcielibyśmy też przypomnieć, kim jest autor tego artykułu. Jest to pan Piotr Natkaniec. Jest nie tylko pracownikiem Radia M. Pan Piotr Natkaniec od co najmniej, my sprawdzaliśmy tylko do 2012 roku. Od 2012 roku otrzymuje wynagrodzenie od Urzędu Miasta. Cytując, na promowanie Urzędu Miasta oraz Miasta Kielce, imprezy kulturalne, sportowe, wydarzenia społeczne na portalach społecznościowych, YouTube, Nasza Klasa, Facebook, prowadzenie korespondencji z użytkownikami portali społecznościowych, przygotowywanie tekstów promocyjnych, informacyjnych, aktualizowanie baz danych miejskich stron internetowych oraz i dokumentacja fotograficzna. W roku 2013 są już 4 takie umowy, każda na 3 miesiące obejmuje cały rok, kolejne 3 w 2014, znowu 4 w 2015 roku. To jest to, co sprawdziliśmy, bardzo możemy Państwu podać linki do BIP-u lub ewentualnie numery tych umów. Cóż jeszcze, nigdy nie płaciliśmy, nie płacimy i nie będziemy, i nie płaciliśmy i do tej pory i nikomu nie oferowaliśmy, ale natomiast od dzisiaj, zgodnie z informacją z Państwowej Komisji Wyborczej, jak najbardziej będziemy zatrudniać osoby do zbierania podpisów, za co serdecznie dziękujemy Radiu M, bo to dzięki nim, mam nadzieję, że zwiększymy dotarcie, ponieważ nie musimy tego robić, ale chcemy właśnie im pokazać, że nieprawdziwe, że kłamanie, publiczne kłamanie się mści, tak? Uzbieraliśmy to ponad już 11 tysięcy podpisów z tego, co policzyliśmy, z tych, które już do nas dotarły, tak? A jeszcze nie liczyliśmy jakby tych z ostatnich dni, więc a teraz jak najbardziej wszystkie osoby, które chcą z nami współpracować, zapraszamy do współpracy. Będziemy Państwu płacić za zbieranie podpisów, ponieważ jest to całkowicie zgodne z prawem polskim. Dziękuję Państwu bardzo. Skoro ale... nie odpowiadam, to nie pan. Nie odpowiem na pytania. Proszę uprzejmie. Ja mam pytanie do pana Arkadiusza Stawickiego. Podejmie decyzję, czy będzie chciał odpowiedzieć, czy nie będzie chciał udzielić odpowiedzi. Skoro Państwo nie oferowaliście
wynagrodzenia. Czy w takim razie to nie pan został nagrany przez dziennikarza radia? Myślę, że na to odpowie pytanie rzecznik. Tak, ja zostałem nagrany, natomiast proszę mi wskazać, gdzie oferujemy na tym nagraniu pieniądze za zbieranie podpisów. Proszę mi wskazać chociaż jeden element, w którym to robimy. Proszę tak. Ja oczywiście podwoimy stawki za przekonywanie do idei referendum. Proszę dokładnie sobie przesłuchać. Podwoić stawki, jeżeli za to też płaci agencja, którą panowie wynajmują, a pan mówi wyraźnie, że pod stołem zapłacicie dodatkowe pieniądze. I wcale, to jak pan mówi, że my kłamaliśmy, my tylko zadawaliśmy pytania. Dostaliśmy nagranie, do którego się odnieśliśmy i pan mógł powiedzieć, że to jest legalne, bo my idąc do pana, wiedzieliśmy, że może pan odpowiedzieć, że to jest legalne, ale nielegalne jest już proponowanie pod stołem tych pieniędzy. Panie, myślę, że tym czymś takim to powinna się Izba skarbowa. Ja bym chciał przede wszystkim zaznaczyć, że panowie zaznaczyli w takiej rozmowie telefonicznej z panem Arkadiuszem Stawickim to, że coś to zrobić bez umowy. Zacznijmy od tego. Przepraszam, ale to nie był pod... Przepraszam, czy ja panu nie przedmiotem, jak pan zadawał pytanie. Po pierwsze, nie widzę żadnego nielegalnego procederu w formie zbierania podpisów. Istotą sprawy jest to, że za podpis osoby, które go składają, nie otrzymują wynagrodzenia i podpisy są składane dobrowolnie, co jest najistotniejsze podczas idei referendum. To, że opłacani są promotorzy, którzy promują ideę, jak również przekonują mieszkańców PiS, że podpisy były złożone, jest objęte ustawą o referendum. I na ten temat możemy, proszę Państwa, rozmawiać. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek inne informacje od Radia M, bądź inną rozmowę, która wskazuje na jakiekolwiek próby złamania prawa lub złamanie prawa polskiego, prosimy o złożenie zawiadomienia do prokuratury bądź przekazanie takich rozmów odpowiednim organom. To teraz pani Siślania, to nie my zwróciliśmy do pana Stawickiego, tylko jedna z osób, która została zatrudniona przez agencję wynajętą w celach propagowania i pana, idei referendum. Ja nie będę wchodził tutaj w meandry sposobów. Przepraszam? Pan skończył pytanie i skończył. Ale jeszcze właśnie nie skończyłem, bo chciałbym je dokończyć. A pan Stawiński w rozmowie prywatnej z tą osobą proponował pieniądze i to nas zbulwersowało najbardziej, bo my, idąc do pana Stawińskiego, wiedzieliśmy dokładnie, że za zbieranie podpisów pod referendum można płacić. I to jest legalne. Dlaczego pan proponował podwajanie stawek? Proszę pana, moim zdaniem wydatność promotorów zależy od ich zarobków. Jest to normalne w każdym cywilizowanym kraju, również w Polsce. Ja tutaj odwołam się tylko i wyłącznie do wielokrotnych prób zbierania podpisów przez PiS w Warszawie w 2002 roku. Proszę sprawdzić sobie wydajność tamtych promotorów i stawki, które wtedy obowiązywały. Ale też musi za to płacić jakiś podmiot, tak? A w tym przypadku jakieś umowy muszą być na to. Proszę pana, wszystkie umowy są złożone w biurze referendalnym, są do wglądu. Jakby już na tych umowach widniało do dnia dzisiejszego, że podpisy są zbierane tylko i wyłącznie jako wolontariat, natomiast płatna jest promocja idei referendum. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek informacje, zapraszamy zgłoszeń do tego. Czy te umowy będą podpisywane w imieniu Kielerskiego Komitetu Referendalnego? To jest pytanie do pana Arkadiusza Stawickiego, nie zajmuje się kwestiami prawnymi. Dobrze, więc umowę z agencją mamy podpisane ze mną jako przedstawicielem Kielerskiego Komitetu Referendalnego. Prawo polskie zezwala, zostało to zaopiniowane przez prawników, prawnicy sporządzili taką umowę. Umowa z agencją jest podpisana bezpośrednio między mną a agencją, która zajmuje się rekrutacją tych osób. Każda osoba, która zgłosi się do nas, zostanie odesłana do agencji, w tej agencji podpisze umowę i ewentualne wszelkie kwestie dotyczące negocjacji dotyczących wynagrodzeń będą negocjowane z nami i ewentualnie przekazywane po tej agencji. Odnosząc się do pana informacji na temat tego, że podwajamy stawki, oczywiście jak najbardziej podwajamy stawki, nawet potrajamy, tak? Dla każdej osoby, która będzie efektywnie wspierała ideę referendum, jest to wystarczy wprowadzić jakikolwiek aneks do umowy i jak najbardziej można to wynegocjować z nami, tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. A dlaczego pan mówił w tej rozmowie, że to jest poza umową? Absolutnie. Proszę przesłuchać. Powiedziałem, że to będzie umowa między nami, tak? Proszę więc nie mówić, że to była umowa pod stołem, że to była umowa niezgodna z prawem, ponieważ wysokość stawek jest negocjowana między... Stawka podstawowa wynosząca 10 zł jest negocjowana między nami a agencją. Natomiast wszystkie stawki ponad, czyli jeżeli ktoś zwiększa swoją efektywność, są negocjowane ze mną i ja przekazuję wszelkie informacje agencji. Proszę sobie porozmawiać na przykład z przedstawicielem agencji i tam Państwo zobaczą, że osoby, które ewentualnie zbierają więcej, będą otrzymywały wyższe stawki. Dlaczego
Z jakich środków opłacana jest agencja? Agencja jest opłacana ze środków zgromadzonych przez Kielecki Komitet Referendalny. Czy można wiedzieć w takim razie, wiem jakie są przepisy, ale jednak no, dla jakby jasności sprawy, kto składał, kto jakby zasilił ten budżet Kielskiego Komitetu Referendalnego? Czy tam są jakieś osoby, nie wiem, no, jakiej wielkości są te wpłaty, bo was chyba ograniczenia... Są osoby chciały postać ciche, wpłaty też są ciche. Legalne, trafiają na konto, referendalne. Osoby chcą stać anonimowe ze względu na układy panujące w mieście od lat. Proszę Państwa nie dziwić, że tak to wygląda. Niestety nikt nie chciałby się niepotrzebnie narażać na opinię w razie referendum. Mam nadzieję, że... Czy mogę tak jeszcze jedno pytanie? To ja bym prosił o uporządkowanie, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, panie Arkadiuszu ma opinię Krajowego Biura o tym, że można płacić za zbieranie podpisów, nie za podpisy, tylko za zbieranie podpisów, widzę tą różnicę. Od kiedy ma pan tą opinię? Ponieważ z rozmowy, która jak rozumiem była nagrana co najmniej w ubiegłym tygodniu, czy miał pan już tą opinię wtedy? Wiedzieliśmy o tym, że jest to całkowicie legalne, natomiast proszę zauważyć, nigdzie nie oferujemy płacenia za zbieranie podpisów. Rozumiem, że nie miał pan tej opinii. Ale absolutnie. Proszę zauważyć, że w każdej opinii prawniczej jest informacja od... Mamy dwa rodzaje aktów prawnych. Jedna ustawa dotycząca referendum, drugie ustawy dotyczące wyborów. W ustawie dotyczącej wyborów jest wyraźnie napisane, że płacenie za zbieranie podpisów jest nielegalnym. W ustawie referendalnej nie ma takiego zapisu. Ta ustawa obowiązuje od 2002 roku. My jako osoby przygotowujące się do referendum znamy ją na pamięć. Wręcz możemy cytować odpowiednie fragmenty. Trzy artykuły dotyczą form zbierania finansowania referendum. Czyli jak rozumiem, za zbieranie podpisów do tej pory nie płaciliście, to od dziś będziecie płacić. Dokładnie tak, od osób, które podpiszą ewentualnie od dzisiaj umowę. Tak? A za co płaciliście w takim razie? Za promowanie idei referendum, za docieranie do jak największej liczby mieszkańców, za dostarczanie materiałów promocyjnych i reklamowych. W tej rozmowie, którą odsłuchałem dosyć uważnie, jest jasno powiedziane, że potrzebujecie około 70 osób gdzie widzieliście na jedną osobę w każdym okręgu. Jak to się ma do liczby 150 wolontariuszy, którzy mieli już zbierać te podpisy? To będzie dodatkowo, czy to w tej grupie jest? Ale to absolutnie. Wolontariusze jest to jedna grupa. Jest to 150 osób, które zbierają podpisy od początku. Natomiast podzieliliśmy miasto na 70 okręgów dla osób, które będą promować ideę referendum. To są dwie zupełnie różne sprawy. A ile osobom już płaciliście za promocję tego referendum? Jeszcze jak na razie podpisaliśmy bodajże 6 czy 7 umów na promocję. Zapłaciliście już czy jeszcze? Nie, ponieważ umowy są tutaj jakby od, no jest rozliczenie miesięczne. To teraz jeszcze ostatnie pytanie. Pan powiedział wyraźnie, my nie sugerowaliśmy, że pan komukolwiek zapłacił, tylko czy proponował. Pan powiedział, że nikomu nie proponował i że jeśli pan komukolwiek zapłacił albo zaproponował, to odwołuje pan referendum. Więc trzyma pan słowa? Ale oczywiście, że tak, ponieważ nikomu nie płaciliśmy za zbieranie podpisów, ani za podpisy, tak? Ale za tego dotyczyła nasza rozmowa. A jednak tam jest wyraźnie. Proszę wskazać. Proszę dokończyć. Jeśli komuś proponowaliście, to też odwołujecie referendum i pan to wyraźnie. Przepraszam, ja się włączę w tym momencie. Ja dokładnie słyszałem, niech pan to nie szefuje słowami. Bardzo proszę. Pan Stawicki, z tego co ja słyszałem, a też się nie zasłuchaczem, powiedział wyraźnie. Nie wiem, dlaczego pan się uśmiecha w ten sposób. Nie uśmiecham się. Pan Stawicki powiedział wyraźnie, że jeżeli państwo wskażą choć jedną osobę na podstawowe wynagrodzenie za zbieranie podpisów, zdecyduje się rozwiązać referendum. Natomiast istotą sprawy, na którą się należy skupić przede wszystkim, jest to, że nikt za oddany podpis nie dostał pieniędzy, a zebraliśmy ich 10 tysięcy. I z tego należy się cieszyć, proszę państwa, bo zmiany w Kielcach idą ku lepszemu. Dobrze, mogę jeszcze chciałem zapytać. Początkowo konferencja miała być zupełnie na inny temat, na temat doniesień do prokuratury i nic na ten temat panowie nie mówią. Absolutnie, no jak państwo widzą, ta informacja dotycząca kłamstwa, które przedstawiło Radio M jest znacznie bardziej medialna. Przedstawimy to na następnej konferencji. Właśnie, to powiedział pan, że złożycie doniesienie do prokuratury. 4-5. Tego, co Radio M tutaj opublikowało, tego materiału. Czego konkretnie będzie dotyczyło do tego doniesienia, ponieważ jak pan wie, doniesienia można składać różne. Dokładnie tak. Będzie dotyczyło dwóch. Po pierwsze insynuacji, że płaciliśmy za zbieranie podpisów, czego absolutnie nie robiliśmy. Po drugie insynuacji, że płacimy za podpisy. Po trzecie nieprawdziwych informacji, że nie zebraliśmy 10 tysięcy podpisów, co jest absolutną nieprawdą. Tam jeszcze pojawiła się taka informacja, że umowa, którą te osoby miały podpisać z tą agencją, ja rozumiem, pośredniczącą, dotyczyła promocji referendum, ale również dotyczyła zbierania podpisów. Nie, absolutnie. Proszę wskazać fragment, w którym komukolwiek oferujemy, w którym
komukolwiek oferujemy pieniądze za zbieranie podpisów. Jeżeli pan wskaże ten fragment, jak najbardziej, bardzo chętnie. Słowa coś za coś. No coś za coś, no więc oczywiście tak, no proszę pana. Chodzi o wydajność promocji referendum. Ja nie wiem, dlaczego państwo się dziwią. Jak ją można ocenić? Jak ją można ocenić? No, inaczej niż poprzez liczbę, zebranych podpisów. Pana, oprócz tego, że postanowiłem wspierać w ten sposób referendum, zajmuję się szeroko pojętym biznesem i publications od lat 15. I nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy ktoś, kto nie jest wolontariuszem, zbiera podpisy za darmo na ulicy. Oczywiście takie działania są płatne i będą płatne. I płatna jest przede wszystkim efektywność tych działań. Jeżeli ktoś jest efektywny i wydajny, to zarabia wielokrotność stawki, którą proponuje się na wstępie w wysokości 10 zł. A jak ocenić efektywność? Od ilości oddanych kart, ale nie od namawiania do złożenia podpisu, proszę pana, ani od złożenia podpisu, a od rozmowy indywidualnej, bo na tym polega rozmowa door to door, bądź rozmowa na ulicy z potencjalną osobą, która wspiera referendum, aby przekonać, uzmysłowić problemy, które w tym momencie leżą. Ale efekt jest widoczny dopiero po złożeniu podpisu. Czyli efekt jest widoczny, oczywiście, ale podpis jest wynikiem działań promocyjnych, które są zależne od promotora. Jeśli promotorzy są wydajni, to ja nie widzę najmniejszego problemu w tym, żeby na podstawie ustaw o referendach płacić im za wykonaną pracę. To ja chciałem zapytać o etyczną ocenę całej tej sytuacji, bo idea referendum była przedstawiana jako inicjatywa obywatelska. Zarówno jeśli chodzi o komitet referendalny, jak i o wolontariuszy. Czy zamieniliście dzisiaj inicjatywę referendalną w przedsięwzięcie biznesowe? Niestety jest tak, że w Kielcach społeczników mamy na palcach kilku rąk do policzenia. I nie tylko społecznicy mogą być wolontariuszami, mogą być to również ludzie, którzy powoli się włączają do referendum, ale jeżeli ich brakuje, a sprawa jest tak ważna, to należy wesprzeć się również działaniami agencji, które profesjonalnie zajmują się i public relations, i działaniami marketingowymi, aby wspomóc zbieranie podpisów. Jest to sprawa na tyle istotna, że będziemy działali wszystkimi metodami leżącymi w granicy prawa, aby podpisy zebrać i do referendum doprowadzić. Czyli zabrakło ochotników do zbierania podpisów? Zabrakło społeczników do zbierania podpisów. A niestety ludzie w mieście są jeszcze uśpieni. Mamy nadzieję, że referendum ich skutecznie obudzi. Czy nie obawiacie się państwo, że w takim to jakby no, samo zebranie podpisów mocno zaburzy tak naprawdę, no bo czym innego jest podpisanie, zaburzy jakby no, wolę tutaj społeczną, no bo czym innego jest podpisanie się komuś, gdy ktoś przyjdzie do domu, czym innego tak naprawdę zachęcenie tych ludzi potem do tego, żeby poszli zagłosować w lokalu wyborczym. No, wiadomo, że zbieranie podpisów to nie jest jakaś tam złośliwość ze strony ustawodawcy, tylko o to, żeby te referenda nie były robione z powodu jakiegoś takiego widzimisię. No, to też są jakieś konkretne koszty. Czy państwo nie uważacie, że no, to mocno ten obraz zaburzy fakt, że zbieracie te podpisy i płacicie za zbieranie? Zgadzam się z panem w całości, natomiast wierzę głęboko w to, że referendum po zebraniu podpisów zostaną zebrane tak czy inaczej, ponieważ już w tym momencie, i o tym zapewniam, bo sam wiem, ile podpisów są zebranych, jest ich ponad 10 tysięcy. Wierzę w to, że potem, gdy podpisy zostaną zebrane, samo referendum zadziała jak druga pula wyborcza, która przynosi 30% większą skuteczność statystycznie od tury pierwszej i pobudzi Kielczan do działania. Czy te podpisy w związku z tymi wątpliwościami, które pojawiły się w Radiu M, były już weryfikowane? Czy sprawdzaliście, czy to są kieleckie PSL-e, czy to są PSL-e niepowtarzające się? Może ja odpowiem. Przede wszystkim ustalmy jedną rzecz. Do tej pory nigdy nie płaciliśmy za podpisy. Będziemy to robić od dzisiaj. Żaden podpis, który został do nas przeniesiony, nie został zapłacony. Więc te podpisy, ponad 10 tysięcy podpisów, które zostało do tej pory zebrane, one były zebrane przez wolontariuszy. Te podpisy są podpisami kieleckimi i tak, takimi do tej pory były. Tak? Sprawdzamy oczywiście PSL-e, sprawdzamy, ponieważ przychodzi do nas mnóstwo osób, tak, które oddają, powiem państwu szczerze, wiedzą państwo, jaką liczbę, największą liczbę kart stanowią karty. Karty, na których jest 1-2 podpisy. Przynoszą je osoby starsze, które się podpisywały, 1-2 osoby, zebrały całą tą swoją rodzinę. Dokładnie. Czyli tak. Te osoby, które pracowały do 29 lutego, nie będą miały zapłacone także za promowanie, bo powiedział pan, że wszystko zostało zebrane przez wolontariuszy. Wszystkie podpisy zostały zebrane przez wolontariuszy, powtarzam to państwu jak najbardziej. Natomiast... Czyli nie zapłaci pan nikomu, kto pracował do 29 lutego? Ale absolutnie nie mamy za co płacić, ponieważ te osoby promowały ideę referendum. Nie zbierały podpisów, po pierwsze. Po drugie, te podpisy już zostały zebrane, te 10 tysięcy zostało zebrane do początku tygodnia. My zaczęliśmy rekrutację bodajże od środy.
pierwsi pracownicy do nas trafili we wtorek lub środę. Już nie pamiętam dokładnie. Natomiast my w poniedziałek już mieliśmy 10 tysięcy podpisów. Więc proszę tutaj jakby nie imputować, że którykolwiek z tych pierwszych 10 tysięcy podpisów został zapłacony, tak? Ponieważ rozpoczęliśmy rekrutację w drugiej turze, kiedy okazało się, że po prostu nie wszędzie dotarły nasze gazety, informacje, materiały. To jeszcze jedno takie pytanie. Tak. Jakie są kryteria oceny efektywności osoby współpracującej z komitetem? To ja odpowiem, dobrze? Tak w skrócie. Mam tutaj, proszę Państwa, stojącą u nas w lokalu skrzynkę referendalną. Otworzyłem przed chwilką, żeby zerknąć, czy czasem coś jest. Przed weekendem była opróżniana. Po weekendzie, proszę Państwa, kart jest tyle, tyle jest w środku, a podpisów na każdej karcie mniej więcej tyle. To jest tylko i wyłącznie z weekendu, z jednego punktu. Ile mamy punktów? 12 punktów. Także jeżeli ktoś ma wątpliwości co do ilości zebranych podpisów, a na każdym, z tego co widzę, widnieje miasto Kielce, to zapraszam serdecznie, jestem zweryfikowany. Jeszcze raz chciałbym wrócić do tego pytania. W jaki sposób oceniana jest efektywność osób, promotorów promujących ideę referendum? Przede wszystkim po ilości zebranych kart. Interesuje nas ilość podpisów i dopóki ich nie zbierzemy, jak Państwo dobrze wiedzą, nie możemy ruszyć z całą siłą z ideą referendum, ponieważ po prostu do niego nie dojdzie. Czyli liczba zebranych podpisów jakby... Jak najbardziej i od dzisiaj będzie to liczba opłacana w ramach ustawy, która nadal w naszym kraju obowiązuje. A jaka będzie stawka za podpis? To pytanie do pana Arka Sylskiego, on ustala stawkę. Już Państwu mówię, umowa z agencją to jest to 10 zł, jeżeli osoby, zakładamy, że te osoby będą w stanie zebrać około 5 podpisów na godzinę. Jeżeli ktoś zbierze więcej, będzie ta stawka podwajana, potrajana, poczwarzana. Tak? Osobiście zbierałem podpisy, wiem, że nie jest problemem w ciągu pół godziny zebranie. Zbierałem między godziną 13 a 14 w bloku, gdzie nikt mnie nie znał, żeby sprawdzić, jak wygląda to. Na 20 mieszkań 13 było, nikt nie otwierał, tak? Więc były albo te osoby w pracy, albo gdzieś poza domem. W 7 mieszkaniach zebrałem 10 podpisów, idąc od góry do dołu. Więc absolutnie nie jest problemem zebranie tych 5 podpisów. A ja troszkę zmieniając tematykę, dlaczego pan poinformował o tych powiązaniach? Myślałem, że pan to wprost jasno artykułował. Dlaczego pan poinformował o tych powiązaniach pana Piotra Natkańca? Ponieważ chcemy pokazać, że ta osoba nie robi tego w trosce o interes społeczny, tylko o swoją pracę. Ponieważ jeżeli pan Lubawski zostanie odwołany, przestanie płacić panu Piotrowi Natkańcowi za promowanie Urzędu Miasta w internecie, ponieważ no, nie będzie już prezydentem miasta. Pamiętajmy również, i należy o tym pamiętać, że Radio M i Wydawnictwo Jedność od dawna są zależne od Urzędu Miasta. Polecam zapoznać się z przetargami i umowami na wydruki, na wszystkie materiały, które odbuduje Urząd Miasta. Jak również przypomnieć sobie o tym, że pan biskup Ryczan ściśle jest związany z Wydawnictwem Jedność i z samym Radiem. Nie broniąc kolegów, natomiast chciałem zaznaczyć, że również Gazeta Wyborcza też, jak chyba inne media, też jakieś reklamy. I mamy nadzieję, że będą bardziej merytoryczne. Abstrahując zaś od tego, Reklamy odpowiada zleceniodawcy. Przepraszam jeszcze raz. Ale ja nie rozumiem, co mamy do merytorycznego. A niech ma zadać jeszcze raz pytanie, może tak. Ja się spytałem, powiedziałem, że nie tylko Radio M publikuje reklamy, również Gazeta Wyborcza na przykład publikuje reklamy. Ratusza, pan to skomentował i ma pan nadzieję, że będą bardziej merytoryczne. Co? Nie, źle odpowiedziałem, przepraszam. Jeżeli ktoś wątpi w ten monopol, wszystkie ustawy i przetargi są do znalezienia w Urzędzie Miasta, jest to informacja publiczna. Chodzi nam o to, że o ile reklamy, które są na przykład w Radiu Kielce, w Gazecie Wyborczej czy w Echu na przykład, czy w większości innych mediów, stanowią kilkanaście procent. Wpływy z reklam z Urzędu Miasta i spółek powiązanych stanowią kilkanaście procent. W przypadku Radia M jest to kilkadziesiąt procent. O ten fakt nam chodzi. Co w jakiś sposób oczywiście, co nie jest absolutnie niczym złym, tak? Natomiast no, twierdzenie, że jest, pomiędzy Urzędem Miasta, że Radio M jest tutaj bezstronne, jest absolutną jakąś wydumaną teorią. Jeżeli ktoś jest utrzymywany z czyichś pieniędzy, oczywiście, żeby robić wszystko, żeby utrzymać tą osobę na stanowisku, które potrafi potem zapewnić płacenie dalszych pieniędzy. Tak? Dziękuję Państwu bardzo.